Cześć, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie deku na Warlocku. Deku, który złożył Trump. Wcześniej prezentowałem Wam tą talię od Massana, ale bardziej odpowiada mi ten dek od Trumpa. Oczywiście dek tylko na kartach podstawowych, także troszeczkę lekka bieda, no ale tak to jest, kiedy rozpoczynamy przygodę w Hearthstone'ie. Dobra, jak on dokładnie wygląda? Ogień duszy, śmiertelny wir, bagienny raptor, rzeczny krokoliszek, wojownik, błękitno skrzelich, żrący bagienny szlam, pocisk cienia, kapłanka straceńczego słońca, łowczyni z brzytwoskórych, piekielny ogień, gnomka wynalazca, tarczowy sędzinu, yeti zimnych wichrów, ogr z głazograbych, przerażający infernal. Dobra. Tak to jest, tutaj umiejka Warlocka, czyli Gul'dana, polega na tym, że dobieramy kartę, ale niestety tracimy 2 HP i na początku, przykładowo na początku, kiedy zraszuje nas przeciwnik, no to potem jest lekka bieda z tą umiejętnością. Do tego są też takie karty jak Piekielny Ogień, które zadają też 3 punkty obrażeń naszemu bohaterowi. No także trzeba się tutaj mieć na baczności od samego początku. Chociaż piekielny ogień można skombić, jak nie pasuje nam wykorzystanie tego spela, to można go skombić na przykład ze śmiertelnym wirem, tak? Nie ze śmiertelnym wirem, z ogniem duszy, sorry. No bo tutaj ogień duszy zadaje 4 punkty obrażeń, ale odrzuca losową kartę z ręki. Śmiertelny wir, całkiem też fajne zaklęcie za 1. Możemy dobrać też kartę. Sporo jest tutaj kreaturek neutralnych. Mamy starych znajomych. A jest tutaj właśnie Murloc. Murloków chyba mam w 2 dekach. Tutaj u Warlocka i u Paladyna. Jeżeli dobrze pamiętam. A może jeszcze w jakimś trzecim jest. No nie wiem, bo tutaj troszkę zmieniałem te deki. Przejdźmy dalej. Jest oczywiście standardowo Ozzy. Pocisk cienia, bardzo fajna karta, fajny spell. Chociaż parę razy miałem problem, ponieważ rywal miał. Rywale to w kilku pojedynkach mieli kreaturki z 5 HP. I tutaj był spory ból głowy, jak się pozbyć tamtych stworzeń. A pocisk cienia zadaje 4 punkty tylko, lub aż. Dobra, dalej mamy stare znajome. Tarczowy sędziniu, prowokacja zawsze w cenie. I tutaj paru koksów, których już też mogliśmy okazję oglądać. Chociaż przerażający infernal jest chyba tylko w tym deku Warlocka. No też zadaje 1 punkt wszystkiemu dookoła. Też naszemu bohaterowi. No dobra, przejdźmy do gier. Jak to wygląda w praktyce. W dzisiejszym podsumowaniu, oczywiście, tak jak w poprzednich filmach, rozrywka, jeden pojedynek, potem jeden pojedynek z trybu rankingowego. Tylko wybiorę sobie bohatera i startujemy. Dobra, kogoś nam znalazło. Specjalnie gram o troszeczkę wcześniejszej porze Hearthstone'a, bo częściej można trafiać na graczy, którzy grają podobnymi dekami. Im później, tym trudniej rywalizować. Kontra! Furion! Muszę chronić dzikie postępy. O proszę, jakie rozdanie. Będzie moja! Ohoho. Pozbędziemy się Infernala i którejś kreaturki za 2. Jednego Murloka. Okej. Nie jest najgorzej. Ale ekstra miejsce!
No ale tutaj już karta z najnowszego dodatku może być już problem na samym początku. Uczestnik turnieju. Spoko. Eluna prowadzi nam lance. Sobie myślę. Zróbmy to tak. Śmiertelny wir. O nie. I ogień duszy. No, troszeczkę się wypukałem z kart. Rywal ma już 5 surowców. Ale mamy tutaj kontrę. Jest pocisk cienia. Tylko więcej nic nie zagram. Chyba żeby odpalić gnomkę. No zobaczymy co się stanie. Pretendentka z Darnassus. Dobra, mamy kolejny ogień duszy. Dobra, trochę przystopowaliśmy rywala. Ale tylko na moment. Ma 5 surowców. Na pewno coś zagra. To nic nie zagrał. No, ciekawe. Może odpalić Infernala. Mam tutaj kreaturki, ale one mają po 2 HP. Nie, zagrajmy coś słabszego. Musimy oczyścić słoneczną. Najwyżej uderzymy Infernalem w kolejnej turze. No bo tutaj może wystawić rywal jakiegoś koksiura. No właśnie, jest prowokacja. Okej. To zagrajmy Infernala. Odpalmy ogień duszy.
niestety nie mam kart. Do ataku! No szkoda, dlaczego się poddał? No dobra. Ale to nie był taki zły odcinek. No sporo było kart z tej klasy. Od Warlocka. Zagrajmy teraz grę rankingową. Zobaczmy, co się teraz dzieje. O tej porze i na tym poziomie. Tak jak wspominałem, na razie nie pnę się wyżej. Można tutaj osiągnąć 19 rangę tymi taliami, ale no i tuż na 20. Nie ma lekko. Za zgładziciela! Twoja dusza będzie moja! Szaman. No, tym razem gorsze rozdanie. Chociaż dochodzi Ozzy. Dobra, ryzykuję. Zagrywam Ozzy'ego. Nie ma na co czekać. Trzeba próbować. Bo czekanie to tylko pretekst do opanowania pola bitwy przez rywala. O proszę. Są dwie łowczynie, będzie co grać. Mamy prowokację. No niestety. Nie zadzieraj, skoryja! No ale Ozzy wbił 3 damage'u. Zawsze to coś. Zagrajmy sobie. Kolejne łowczynie. Nie zadzieraj, skoryja! Wsi stal, świnio! Giermek, do mnie! Gotów, panie! Wsi stal, świnio! Śmiertelny wir. Nie, mam trochę kart od
palmy piekielny ogień. Gotowe. Trochę kiepsko to wyszło. Straciłem inicjatywę. No to masz. Przechodzimy do obrony. Gladiatorka. 5-6, no sporo trochę. Ale zagrajmy naszego koksiura. Gotowe. Tak sobie myślę. Poczuj moc wichru. Kurja wichru, no nie. Tylko nie to. No to będzie szybki pojedynek. No niestety. Przerobi się kolejny piekielny ogień. Musimy oczyścić słoneczną. Kończy mi się czas. Wolisz bryła. 4 surowce. Zagrajmy prowokację. To może być GG za chwilę. Ale pograjmy jeszcze. Jeszcze jest nadzieja. No ma tutaj Solex jakąś dopałkę, do czegoś się tutaj przymierza. Tyle możliwości. Nadal wygląda to kiepsko. Do ataku! 6 ataku. Może być pozamiatane. Ojejku. Tyle możliwości. Dobra. Jeszcze tak. Gotowe. Pocisk cienia. Czy on może uratować mi skórę, jeżeli dotrwam do kolejnej tury?
Możliwe, że tak. Skupił się tutaj na kreaturce rywal. Także u niego nie ma ideału, jeżeli chodzi o karty na ręce. Czyli nadal jest nadzieja. Dobra. Okej. Okay. Bez obaw, słonka! Kawaleria przybyła! Kartu, kartu, a czas ucieka. No szkoda. To daje do zaklęć plus jeden. Nie no, pasuje mi zagrać Infernala, trzeba się pozbyć tej kreaturki. I odpalić pocisk cienia, czy nie? Żebym tego nie żałował. Dobierać kartę. 15 HP. Mi się czas. No dobra, doszła szarża. Odpalmy to. Pocisk cienia i Morlocka. Gotowe. Mamy kreaturkę jedną. Gnomka wynalazca. No tutaj świata nie podbije. Kolejny koksiur. Bardzo tanie kreaturki. Hej, poczekaj chwilę. Gotowe. Dobra, idziemy na całość. Pytanie, czy teraz może mi zniszczyć tą prowokację? Jakiś podwójny damage wbić. Tarczę w górę. No bez jaj. No nie, no Ozzy dochodzi w takim momencie. Dobra, dobierzmy kartę. Piekielny ogień. Co on mi tutaj da? Niewiele. Co za fail. Coś takiego.
się czas. Hej, poczekaj chwilę. Gotowe. Dobra, taka opcja. No, zbliżamy się powoli do końca. To tutaj kogo? Przecieszy. No nie, prowokacja. Dlaczego? Musi mi dojść coś fajnego. No tak nie wiem, czy sam sobie nie szkodzi tutaj rywal. Doszedł ogień duszy. Musimy oczyścić słoneczną duszę. No jest szansa na wygranie tego pojedynku. Hej, poczekaj chwilę. 3-8. No jesteśmy blisko. Teraz albo nigdy. Mam dwie kreaturki z 3 ataku. Dobra, to przeżyję. Jaką ma tam kartę rywal? Oby zakończył turę. Zajmij tutaj telefon, ale mam ważniejsze sprawy teraz. Tak jest, kochani, no widzicie co się dzieje. Strasznie jest tutaj wielki turniej, a dokładnie karty z tego dodatku. Oczywiście, no, delikatnie mówiąc, bo wiadomo. Tutaj była tylko namiastka tych kart. No ale proszę bardzo, no. No fajnie, dwie wygrane. Dwie wygrane z mocniejszymi dekami. Bardzo się z tego cieszę. No dobra. Zobaczmy tą talię jeszcze raz. Tak się prezentuje. No w tym bardzo spodobały mi się te dwa pojedynki, ponieważ wszystkie zaklęcia zostały pokazane, odpalone. No bardzo, bardzo się z tego cieszę. I nawet piekielny ogień się skąpił, ponieważ nie uzyskał na początku przewagi rywal, no i mieliśmy więcej HP i kontrolowaliśmy jakby no dobieranie tych kart lub odpalanie tych speli. Może było sobie na to pozwolić, no o to chodzi, no nie zawsze oczywiście tak wyjdzie. Dobra, kochani, no to był deck, który proponuje nam Trump. Fajnie, dwie wygrane dzisiaj w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Między podsumowaniami będzie jeszcze Tral, którego jeszcze nie odpalałem. Jeżeli ktoś czeka, to będzie. I zapraszam Was do komentowania tych odcinków. Co Wam się podoba, co byście dodali, zmienili. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Będziecie na bieżąco z filmami z Hearthstone'a. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Hej!